Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja w pierwszą sobotę listopada. Rozpoczęliśmy miesiąc szczególnej modlitwy w intencji zmarłych. Jeszcze do 8 listopada możemy każdego dnia uzyskać odpust zupełny w intencji zmarłych. Skorzystajmy z tej wielkiej łaski, uczestnicząc przez te dni we mszy świętej, przyjmując komunię świętą, nawiedzając cmentarz, modląc się w intencjach Ojca Świętego i ofiarując te modlitwy w intencji zmarłych, aby mogli otrzymać Boże miłosierdzie, by Bóg otworzył im bramy nieba i przyjął do swojego królestwa. Skrócił cierpienia dusz przebywających w czyśćcu, które tam pokutują za swoje grzechy. Dziś pierwsza sobota miesiąca, dlatego jak zawsze pragniemy trwać przy sercu Matki Najświętszej, by wynagradzać za wszystkie grzechy, zniewagi, bluźnierstwa. Aby pocieszać serce Matki Bożej i ponownie zawierzyć jej całe swoje życie. Mam nadzieję, że każdy z Was spełnił dziś warunki nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. Pragniemy i w naszej audycji kontynuować to nabożeństwo. Zapraszam więc teraz do wspólnej modlitwy i wspólnego rozważenia jednej z tajemnic Różańca Świętego. O niepokalane serce Maryi, wzorze pokory, bogactwo Twoich łask i Twoich cnót pozwoliło Ci wstąpić w Dolinę Pokory. To właśnie Twój duch skromności i pokory znalazł łaskę przed Bogiem i umożliwił Synowi zamieszkanie w Twoim sercu. Naucz nas tej pokory, która pozwala nam podporządkować się we wszystkim woli Bożej. Amen. Tajemnica druga. Światła. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Nowożeńcy z Kany Galilejskiej zaprosili na swoje wesele Jezusa, Jego matkę i uczniów. Wszyscy wspólnie cieszyli się radością nowożeńców. Cieszyli się z ich wzajemnej miłości, towarzyszyli im w tym ważnym wydarzeniu. Jednak Maryja w pewnym momencie zauważyła, że coś jest nie tak. Zauważyła brak wina, a to mogło mieć bardzo trudne konsekwencje, bo zabrakłoby wspólnej radości z wesela i mogłoby mieć naprawdę trudne konsekwencje, bardzo poważne dla nowożeńców. Dlatego niezwłocznie Matka Boża powiedziała o tym swojemu synowi. Wiedziała, że on może zaradzić nowożeńcom w tej trudnej sytuacji, może im pomóc. Dlatego powiedziała od razu do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek syn mój wam powie. A oni zrobili. Jezus na prośbę swojej matki uczynił pierwszy cud. Przemienił wodę w wino. I nadal wszyscy mogli trwać w radości. Natomiast uczniowie, którzy widzieli ten cudowny znak, uwierzyli, że ich mistrz, nauczyciel naprawdę jest Synem Bożym, że ma on wielką moc daną od Boga. To umocniło ich wiarę. Maryjo,
nasza matko. Zapraszamy Ciebie, abyś była obecna w naszym życiu, w naszym domu, w naszej rodzinie, wraz z Jezusem, abyście zajmowali najważniejsze miejsce, abyście towarzyszyli nam w naszej codzienności, uświęcając każdy dzień i każdą chwilę. Ty, Maryjo, zawsze pierwsza zauważasz jakieś braki w naszym życiu. Widzisz, czego nam potrzeba i szybciej to dostrzegasz, niż nawet my jesteśmy to w stanie stwierdzić. Nieraz nie wiemy, skąd pochodzi nasz smutek, lęk, zniechęcenie, przygnębienie. Ale Ty, widząc, że coś nas udręcza, mówisz o tym swojemu synowi, aby on zaradził w naszej trudnej sytuacji, aby on dał nam swoją łaskę, by nas umocnił i przemienił to, co trudne, ustrzegł od złego, uchronił przed pokusami, przed grzechem. Ty, Maryjo, mówisz do nas, tak jak do sług w Kanie. Zróbcie wszystko, co Syn mój wam powie. Pragniemy być zawsze posłuszni Tobie, Panie Jezu. Wierni Twojemu Słowu. Otwieramy swoje serca i prosimy, abyś Ty przemieniał nasze słabości, nasze braki, niedostatki, które są jak woda w Kanie Galilejskiej. A teraz oddajmy się Niepokalanemu Sercu Maryi. Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja Maryjo, Królowo Polski, biorąc za wzór świętego Jana Pawła II, mówię dziś, cała jestem Twoja. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całą siebie oraz wszystko, czym jestem. Swój umysł, swoją wolę, serce i ciało, swoje zmysły, emocje, zranienia i słabości, swą pamięć, przeszłość od chwili poczęcia, swoją teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną. Każdy swój krok, każdy czyn, każde swoje słowo i każdą swą myśl. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam także swoją rodzinę oraz wszystko, co posiadam. Tobie oddaję wszystkie swe prace, modlitwy i cierpienia. Ty, najlepsza Matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Wypraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź nas po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen. Zbliża się 11 dzień listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości. Pragniemy w tym dniu dziękować Bogu za to, że nasza Ojczyzna po wielu latach niewoli, zaborów, odzyskała niepodległość, odzyskała wolność. Za to, że dziś możemy żyć
w wolnym, niepodległym kraju. Dziękujmy Bogu za to, że mamy swoją ojczyznę, swój dom tutaj na ziemi, za to, że jesteśmy Polakami. Jesteśmy z tego dumni, z historii naszej ojczyzny. Chcemy ją coraz bardziej poznawać, coraz lepiej odkrywać. Dlatego poznajmy historię naszej ojczyzny, również różne miejsca historyczne, ważne dla naszej ojczyzny, abyśmy mogli w ten sposób jeszcze bardziej poczuć się jako Polacy, jako obywatele tego kraju wspaniałego, który ma tak bogatą historię, kulturę, tradycje, abyśmy dalej mogli to kontynuować, przekazywać później następnym pokoleniom. I pamiętajmy o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za naszą ojczyznę, choć dzieci jeszcze nie mogą podejmować ważnych, odpowiedzialnych decyzji za swój kraj, ale najważniejsza jest modlitwa za naszą ojczyznę, o to, by Bóg błogosławił wszystkim Polakom i tym mieszkającym w Polsce i rozsianym po całym świecie, a żeby Polska była zawsze wierna Bogu, dawała przykład wiary, przestrzegania Bożych praw innym narodom, aby Maryja, która jest królową Polski, nieustannie otaczała swoim matczynym płaszczem nasz kraj, strzegła go tak jak do tej pory, w najtrudniejszych chwilach, najtrudniejszych momentach, wypraszając dar zwycięstwa, dar wolności. Dlatego pamiętajmy również o tym, żeby 11 listopada wywiesić flagę narodową, biało-czerwoną, na znak naszej miłości do ojczyzny. Tego, że jesteśmy Polakami, jesteśmy dumni, że możemy żyć, wzrastać w tym kraju. Niech modlitwa za ojczyznę towarzyszy nam nie tylko 11 listopada czy w dniu ważnych narodowych świąt, ale codziennie. Prośmy Boga o wszelkie potrzebne łaski dla naszego kraju. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Z Panem Bogiem.